Dzień dobry Państwu, Michał Filipowski, firma Invigo. Znajdujemy się w centrum Polski. Jak widzimy, też jesteśmy na polu rzepaczanym i dzisiaj w tym temacie będziemy rozmawiali z naszym w sumie gościem, który nas gości na gospodarstwie. Parę słów nam o nim powie. Arku, powiedz, przedstaw się, powiedz, gdzie jesteśmy, co tutaj w ogóle robimy, tak żebyśmy wiedzieli, na czym to polega. No więc witam w naszych tutaj skromnych progach. Znajdujemy się na terenie gospodarstwa należącego do uczelni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na terenie zakładu rolniczego, zakładu doświadczalnego Wilanów Obory. Aktualnie znajdujemy się na Wilanowie w Warszawie, tak, na polu, na plantacji rzepaku. Ja się nazywam Arkadiusz Wilkowski, jestem wicedyrektorem tegoż zakładu. Arku, a powiedz, ile zakład liczy hektarów, jak wy gospodarujecie, jakie uprawy macie w gospodarstwie, bo to też nas jakby interesuje. Ty widzimy rzepak, ale coś jeszcze oprócz tego? No, jak najbardziej. Całe gospodarstwo liczy blisko 1550 hektarów, czego grunty takie użytkowane rolnicze jest to 1350 hektarów. My tutaj zarządzamy bezpośrednio powierzchnią 930 hektarów. Pozostała powierzchnia jest gdzieś tam jeszcze we współpracy z zewnętrznym podmiotem, który nam tu pomaga to ogarnąć. Jeżeli chodzi o produkcję, mamy dwa takie główne działy produkcji. Produkcja zwierzęca i produkcja roślinna. Produkcja zwierzęca, czyli bydło mleczne, jest to około 360 krów. Łączna liczba sztuk w stadzie to jest blisko 800, nawet przekracza 800 sztuk. Generalnie wydajność stada około 11,5 tysiąca kg mleka. Jeżeli chodzi o produkcję roślinną, zajmujemy się tutaj uprawą rzepaku, zbóż, pszenicy, pszenżyta, roślin strączkowych takich jak groch, kukurydza na ziarno, na kiszonkę, ziemniak chipsowy. Ziemniak chipsowy, to też ciekawy temat, może faktycznie nie w dzisiejszej sesji, ale może kiedyś się wrócimy, też nagramy o tym jakiś odcinek. Powiedz mi, bo dość nietypowa lokalizacja, w zasadzie znajdujemy się w centrum miasta, bo to jest dzielnica Warszawy. Czy można powiedzieć w takim razie, że Warszawa jest stolicą rzepaku? Czy stolicą rzepaku? I tak, i nie. No, generalnie, jeżeli chodzi o liczbę plantacji rzepaku w okolicy Warszawy, nie jest to najbardziej popularna zapewne roślina, bo gdzieś tam w okolicy dużo sadów i dużo warzyw uprawianych jest. Poniekąd może nawet jesteśmy taką enklawą pod Warszawą, która się zajmuje tym rzepakiem tak na poważnie. Tak? Mamy ponad 160 hektarów rzepaku w tym roku, w przyszłym roku będzie to ponad 200. Myślę, że stolicą nie, ale rzepak jest dla nas bardzo ważną taką gospodarczo rośliną. Powiedz w takim razie jeszcze, zanim przejdziemy stricte do rzepaku, który nas najbardziej interesuje, bo pewnie chcielibyśmy wiedzieć, co stosowałeś, co będziesz stosował i w ogóle w jakiej fazie jest, bo on jest w dość dziwnej fazie, jak na tą porę roku. Do tego zaraz przejdziemy, natomiast pytanie jeszcze na wstępie, jak się gospodaruje w zasadzie w mieście? Czy są jakieś różnice w działaniu? Czy taki rolnik jak ty też stoi, jak zwykły, przeciętny mieszkaniec Warszawy, w korkach dojeżdżając, tylko w twoim przypadku na pole? No, myślę, że mam jakieś tam porównanie, tak? No bo generalnie pochodzę z małej wioski, tak, położonej w województwie lubelskim. Tutaj w gospodarstwie znajduje się już przeszło 6 lat, więc jakieś doświadczenie jest. No jak to okolica podmiejska ma swoje jakieś tutaj problemy związane właśnie z tym gospodarowaniem, od właśnie dojazdu do samego mojej osoby czy pracowników do firmy, czyli gdzieś tam musimy się mierzyć z korkami, co jest powiedzmy jakoś łatwiej do przeskoczenia, a jeżeli chodzi o samo gospodarowanie na terenie Warszawy i okolic, no wiadomo, duży ruch, wytężony ruch, korki, tak, zakazy, jeżeli chodzi o wjazd maszyn, gęsta zabudowa, wiele rzeczy tutaj też mieszkańcom okolicznym potrafi w jakiś sposób przeszkadzać, tak, te prace czy same przejazdy maszyn już nieraz są problematyczne, chociaż akurat na przejazdy maszyn można powiedzieć, że są wyrozumiali tutaj. Tak czy siak myślę, że spora atrakcja dla mieszkańców tutaj Wilanowa, kwitnący rzepak, szczególnie o tej porze, także myślę, że nie jeden mieszkaniec jeszcze przyjedzie tutaj zrobić zdjęcie, bo faktycznie w którymś momencie było to dość modne. Arku, to porozmawiamy troszeczkę o rzepaku, bo to nas najbardziej interesuje, ale na początku chciałbym Cię zapytać o sytuację, która się dzisiaj dzieje. Ja przyjechałem z Wrocławia, generalnie rzepak jest tam w pełni kwitnienia, totalnie, natomiast tutaj widzę, że ta faza też jakby do pory roku, w której się znajdujemy, no nie jest adekwatna, także czy Ty spotkałeś się z czymś takim, czy jakby to pierwszy raz w Twojej karierze? No,
trzeba chyba śmiało i odważnie powiedzieć, że to jest pierwszy raz, odkąd ten rzepak tak obserwuję, a nie ukrywam, że rzepak jest jedną z roślin, którą bardziej lubię, jeżeli chodzi o uprawę i gdzieś tam się w niej sporo zagłębiałem. Z reguły kwitnienie rzepaku przypadało no najwcześniej na koniec kwietnia, zwykle to były pierwsze dni maja, tak? I to czyli generalnie jesteśmy 3 tygodnie do przodu, no trzeba powiedzieć sobie wprost. Stworzyło nam to sporo problemów, bo gdzieś tam zakupy, które realizujemy na zasadach przetargów i prawa zamówień publicznych, no i niestety nie wszystkie środki zdążyły nam dojechać na czas, tak? W związku z tym w zasadzie jesteśmy jeszcze w trakcie pierwszego zabiegu fungicydowego w tym rzepaku. No właśnie nie wiem, czy to też tak zauważyłeś, mój wniosek jest jeden. Faktycznie dużo dni słonecznych, ciepła jesień i ten rzepak w zasadzie startując wiosną praktycznie przeskoczył nam od razu do fazy kwitnienia, bez tej fazy powiedzmy wczesnowiosennej. Tak. Że przeskoczyliśmy w zasadzie jeden etap i tak naprawdę na Dolnym Śląsku 28 marca, czyli przed świętami, mieliśmy już początek kwitnienia rzepaku, także faktycznie, tak jak mówisz, no sytuacja chyba w naszym klimacie dość ciekawa. Natomiast powiedz mi, co do tej pory zostało zastosowane w rzepaku? No teraz mamy tutaj troszeczkę zielonego pąka, pierwsze kwiatki już kwitną, więc pewnie słodyszek był, czy będziesz stosował jakiś preparat na słodyszka? Słodyszek był. Może jeszcze powiem kilka słów o samym zakładaniu plantacji, tak? Bo też jasne, to robimy, pewnie, jak myślę, że jak na polskie warunki, może nie bardzo innowacyjnie, bo to już jest metoda dość popularna, ale generalnie siejemy go metodą taką hybrydową, nie w pełni pasową, ale powiedzmy metodą, która łączy się w pasowy i bardzo płytką uprawę gleby. Roślina tutaj się znajduje, pole generalnie tutaj jest dobre, tak, mozaikowate, tak, tutaj generalnie w gospodarstwie mamy wiele gleb takich madowych, tak, jesteśmy w Dolinie Wisły, więc gleby są zmienne, od ciężkich madów do bardzo lotnych piasków. Na tym polu dominuje klasa tam druga, trzecia, ale też są takie wydmy pod koniec pola ze słabszymi takimi warunkami glebowymi. Jeżeli chodzi o sam siew międzyrzędzi 50 cm, uprawa pasowa, rzepak wysiany około 20 sierpnia. W prawidłowym takim terminie agrotechnicznym. Tak, generalnie w prawidłowym. Przed plonem był groch. Więc stanowisko takie raczej dobre i mocne, tak? Jeżeli chodzi o liczbę wsianych roślin, około 36 roślin, staram się wydać 37, obsada na dzisiaj myślę, że to jest około 20, między 25 a 30 roślin na metr kwadratowy. Jeżeli chodzi o agrotechnikę, no wiosną, tak jak wspomniałem, nie zdążyliśmy zrobić pierwszego zabiegu, czyli tak zwanego czyszczącego i zabezpieczającego. No, było na to bardzo mało czasu, tak naprawdę przeskoczyliśmy od razu do tej fazy i zasadzie, faktycznie nie dziwię się, że tak można. Były jakieś tam okna pogodowe, zrobiliśmy chwast jednoliścienny, był tak, jeżeli chodzi o, to też taka może ciekawostka, jeżeli chodzi o samego chowacza brukwiaczka, to naprawdę jesteśmy, tak jak wspominałem, taką enklawą, gdzie rzepak w okolicy uprawiamy tylko my. Dbamy o to, żeby niszczyć samosiewy jesienią i naprawdę, jeżeli chodzi o noty brukwiaczka, to było kilka sztuk w naczynku, więc w ogóle nie mieliśmy potrzeby takiego zabiegu tworzenia. To myślę, że wiele regionów Polski akurat będzie ci zazdrościć, bo to był duży problem, między innymi odwołam się znowu do Wrocławia, tam faktycznie mieliśmy obydwa chowacze w jednym momencie i faktycznie my już te opryski zastosowaliśmy tak naprawdę kilka tygodni temu, no, żeby zapobiec uszkodzeniom. Zgadza się. No ja jestem takim powiedzmy stałym łączu z bratem i z tatą, tak? gdzie tam te naloty były tak potężne, że zrobili dwa zabiegi tylko pod kątem samego chowacza brukwiaczka, nie? A tutaj myśmy nie obserwowali tego, więc ta higiena taka i płodozmian no, ma ogromne znaczenie, jak widać. Tak? A wracając do sytuacji bieżącej, faktycznie mamy fazę początku kwitnienia w zasadzie, czyli jesteśmy już po zabiegu pierwszym na słodyszka, czyli mamy gdzieś tam ten zielony pąk zabezpieczony. Pierwszy zabieg w zasadzie zrobiliśmy przed niedzielą, tak? Przed niedzielą to było, rzepak jeszcze nie kwitł. Był to zabieg wykonany pyretroidem z dodatkiem regulatora wzrostu w chloroku chloromekwatu i nawozami dolistnymi, tak, mikroelementowymi. Powiedz, Arku, jakie ty teraz scenariusze przewidujesz? No bo mamy dość wczesne kwitnienie i teraz wszyscy sobie zadają pytanie, czy my też ten rzepak, który zakwitł na początku kwietnia, będziemy kosić na początku czerwca, czy faktycznie, bo temperatura ma się obniżyć, jeżeli mogę narzucić jakieś swoje zdanie, to według mnie to kwitnienie się wydłuży. Więc tym samym, czy ty też będziesz tą strategię do generalnie ochrony dość długiej stosował, czy jak to widzisz, jeżeli chodzi o jakieś tam powiedzmy próbę przewidywania czegoś w przód, może na podstawie, no jak zwykle najmądrzej jest przewidywać na podstawie tego, co już się wydarzyło wstecz, tak, czyli mieliśmy lata, w którym rzepak zdecydowanie był opóźniony, tak, ruszał nam z wegetacją dopiero w kwietniu,
A z tym kwitnieniem praktycznie zdążył na tą majówkę, tak? Z minimalnym opóźnieniem, tak? No generalnie natura jakoś to zawsze sobie równa, tak? Jak było teraz ciepło, z reguły potem jest chłodniej. Co się obawiam? Obawiam się jakichś mocniejszych przymrozków, tego takiego nawrotu może zimy, ale tego chłodnego, zimnego maja, tak? Tutaj jest jakaś moja obawa. Więc na pewno warto tutaj pomyśleć o jakimś dobrym ubezpieczeniu. Jeżeli chodzi o sam proces, powiedzmy, o samo dojrzewanie i przewidywanie jakiegoś momentu zbioru, pewnie będzie wcześniejszy, jeżeli ta pogoda taka będzie nadal jak jest. Tak, no chyba, że naprawdę będziemy mieli mega chłodny maj i to się też może wyrównać. Możemy sobie na podstawie średniej z wielolecia to prognozować, a musimy reagować na bieżąco. Okej, okay, a powiedz, jeżeli chodzi o preparaty zabezpieczające, teraz nam to, no to teraz, mamy dwie choroby, tak naprawdę. Tak. Mamy zniznę twardzikową, mamy czerń krzyżowych, no one będą nam gdzieś w tym okresie kwitnienia atakować, tak. Więc jakimi tutaj substancjami będziesz zabezpieczał plantację i mniej więcej w którym terminie to wykonasz, bo tak. Wiemy, że trochę się poprzestawiał terminarz tak. Zabiegu. Generalnie od 3 lat w zasadzie taką wiosenną ochronę zawsze planowaliśmy na 3 zabiegi, czyli pierwszy zabieg taki czyszczący z ruszeniem wegetacji. I 2 zabiegi około kwitnieniowe, i 2 kwitnieniowe. Tak? Pierwszy był właśnie wykonany w fazie jak dziś, takie jak dziś, to będzie robione dziś, jutro, myślę, że ten zabieg będziemy wykonywali. Pierwszy zabieg był z reguły gdzieś tam jak pąk zaczynał się odrywać i chociaż powiem tak, jak na brak zabiegu tego pierwszego, mamy już powiedzmy jakieś tam 2 tygodnie wegetacji, naprawdę na plantacji nie widać porażenia chorobowego mocnego. Myślę, że tutaj ilość siarki zastosowana w nawożeniu azotowym też ma swój wpływ i to takie niemały generalnie, tak? Jeżeli chodzi o plan ochrony na najbliższy zabieg, to jest 2 substancje, tebukonazol i protokonazol. Tutaj z racji, że pierwszego zabiegu nie wykonaliśmy, zwiększymy nieco dawkę protokonazolu i to będzie pewnie około 100-120 gram protokonazolu w zabiegu i około jakichś tam 125 gram tebukonazolu, tak? No i oczywiście pewnie to skorelujesz z ochroną przeciw insektom, no tutaj mamy, tak, tak. Tutaj mamy znowu chowacza kolejnego, tego najmniejszego, ale tak. To nie znaczy, że najmniej szkodliwego, bo chowacz podownik potrafi zrobić no, dużo szkód. Dokładnie. I później oczywiście pryszczarek. I, tak. tutaj pewnie też, no tutaj dużego wyboru nie niestety mamy. Niestety już wyboru nie mamy, tak? Zostały nam produkty oparte o acetamipryt i pirytroidy. W zasadzie to, co jest zarejestrowane, to chyba tyle mamy zarejestrowane, jeśli chodzi, tak? Preparaty w fazie kwitnienia. No i tutaj jak najbardziej z tym zabiegiem pójdzie też zapewne acetamipryt z jakimś tam pirytroidem. W drugim zabiegu pewnie coś porównywalnego, tak, w tym zabiegu. Tak, czyli pierwszy zabieg wykonamy już, kolejny w pełni kwitnienia, pod koniec kwitnienia, tak aby tą ochronę maksymalnie wydłużyć. Zwiększymy trochę dawki ilości substancji, żeby też ta ochrona no, generalnie była dłuższa i skuteczniejsza w dłuższym okresie czasu, no bo ten okres kwitnienia może nam potrwać no, półtorej miesiąca niż, tak? Standardowo to było 3 tygodnie, powiedzmy, tak, gdzieś plus minus, a dziś to może być 6 tygodni, tak? No i teraz pytanie, czy te 2 zabiegi będą wystarczające, czy nie będzie potrzeby skorygowania jeszcze tego kolejnym zabiegiem właśnie na pryszczarka, dużo późniejszym? No nie wiem, tak, na drugi zabieg, generalnie zabieg ochrony tak około kwitnieniowy, planujemy jakieś tam substancje z grupy strobiluryn i karboksylamidów, czyli takie przeciągnięcie tej ochrony, którą zaczniemy tebukonazolem i protokonazolem. No i zobaczymy, tak? I zobaczymy, czy to będzie wystarczające i skuteczne. Od kilku lat, odkąd właściwie tu jestem, mamy jeszcze problem nie tylko z czernią krzyżowych czy z niznotwardzikowych, ale i nie mogę do końca tego rozszyfrować. Mamy za często pęknięcia łodyg, nawet w sumie tutaj możesz, Michale, zobaczyć, tak? Już widzimy, są strzelone łodygi, dlatego też ten pierwszy zabieg jest oparty o tebukonazol i protokonazol, ażeby powalczyć też z suchą znielizną, tak? Która w takie miejsca bardzo lubi sobie zagościć i ten rzepak potrafi być piękny do momentu zawiązania łuszczyn, a potem szybko bardzo go potrafi odciąć od, że tak powiem, od paliwa, tak? I ten plon faktycznie, i tym taką technologią dwuzabiegową w około kwitnieniu wydaje mi się, że ograniczyliśmy te statystyki związane, ale nadal one nie są wyeliminowane, tak? Dobrze, Arko, myślę, że no tutaj informacji nam przekazałeś bardzo dużo, także bardzo ci dziękujemy, ale jeszcze jedna ostatnia chyba, która też nas bardzo ciekawi, jakie plony w poprzednich latach były i na jaki plon teraz liczysz, jak to wyglądało wcześniej, bo to zawsze nas, wielkość zawsze nas interesuje tu w tym przypadku plonu. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi patrząc na tam przebieg wegetacji do tej pory, tak, czyli jest dość ciepło, no, wody jest pod dostatkiem, rośliny jesienią bardzo mocne, no potencjał wydaje mi się, że jest, tak? Najistotniejszy jednak jest z reguły maj, tak? Po kwitnieniu, kwitnienie po kwitnieniu, czyli zawiązanie łuszczy, nalewanie nasion. Jeżeli w maju mamy opady, to z reguły mamy też plony, tak było zresztą w roku ubiegłym. Czerwiec był suchy, maj deszczowy. W roku ubiegłym średnie plony w gospodarstwie to było ponad 4,5 tony średnio z całego gospodarstwa. Był to jeden z wyższych, a może odkąd ja jestem, najwyższy plon rzepaku, tak? Rok ubiegły to było niespełna 4 tony średnio. Średnia z wielolecia tam będzie bliska 4
Teretonu, ale myślę, że to nie będzie Teretonu średnio, tak, gdzie mamy gleby od drugiej, trzeciej klasy, które są dobre, tak, do naprawdę lotnych piątych, szóstych klas, gdzie tam się zbiera nieraz i 3 tony, tak, więc najlepsze działki potrafiły tam 5,5 tony nam zaplanować, gdzie też są mozaikowate, tak, one nie są jednolite, nie? To bardzo ładny wynik, czyli wracając do tytułu potencjalnego naszego filmu, myślę, że w takim razie przy takich wynikach można powiedzieć, że Warszawa może chwilowo zostać stolicą rzepaku i myślę, tego Ci życzę, wysokich plonów, dostosowania się do sytuacji i mam nadzieję, że się spotkamy przy okazji innych upraw, jeżeli oczywiście nas zaprosisz. Zapraszam. My bardzo chętnie przyjdziemy. Arku, dziękuję za rozmowę. Dzięki. W takim razie. Miło. Dzięki.